Tworzenie odcinków z pomysłami na prezenty i publikowanie ich jeszcze przed Black Friday, abyście mogli i mogły je upolować w najlepszej cenie, to już nasza mała tradycja. Nie łamiamy jej w tym roku i przychodzimy z listą 10 upominków świątecznych. W tym roku mamy jednak temat przewodni: prezenty, które pomagają radośnie spędzić czas. Mamy nadzieję, że tak jak my, zachwycicie się tymi perełkami. A być może postanowicie nimi obdarować waszych bliskich. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Kochani, zanim zaczniemy, to chciałabym wam powiedzieć, że w naszym sklepie internetowym wylądował nowy produkt. Jest to planer świąteczny, bardziej rozbudowana strona świątecznej checklisty, która kiedyś była do pobrania przy naszych świątecznych odcinkach. Planer kosztuje 10 zł, jest to symboliczna cena Yukon w naszą stronę za to, że to są już nasze trzecie święta razem. A z planerem ogarniecie przedświąteczną krzątaninę. Zdążycie z tym całym gotowaniem, dekorowaniem, porządkami i zakupami na czas, a przy okazji stworzycie rodzinne tradycje i będziecie budować magię świąteczną już od pierwszych dni grudnia, po to, żeby się tym świąteczną radością i czasem nacieszyć. A teraz hop do odcinka! W jednym z jesiennych odcinków z polecajkami opowiadaliśmy Wam o naszych kaloszach. I w tym roku, nome-nomen postanowiłam pójść o krok dalej i zamówiłam drugą wersję tych butów, tylko teraz z krótką cholewką. Zdecydowałam się na nie, ponieważ ta dłuższa czasami była niewygodna, na przykład do pracy w ogrodzie, czy w momentach, gdzie musiałam się dużo schylać i podnosić różne rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, bo tej jesieni, a przypuszczam, że i w nadchodzących zimowych miesiącach te krótkie kalosze od Huntera, model Chelsea, po prostu nie schodzą z moich nóg. Zabieram je na wszystkie wycieczki, na różne spacery, na hikingi, do pracy w ogródku, a i czasem do bardziej eleganckiej stylówki, na przykład na zakupy. I kocham je, chyba szczególnie za to, że nie trzeba ich myć, bo po bardzo błotnistym spacerze, wystarczy wejść do jakiejś czystszej kałuży, a potem je przetrzeć w domu z ściereczką i są jak nowe. Zawsze się zastanawiałam, czy w takich gumiaczkach jest ciepło, bo ja lubię ciepełko i muszę wam powiedzieć, że naprawdę dobrze izolują stopę, szczególnie kiedy jesteśmy w ruchu i ona się tam przesuwa odrobinkę i pracuje, to jest naprawdę, naprawdę ciepło, a czasami Zdarza mi się zakładać również podwójną skarpetę just in case. To, co odkryłam po kilku założeniach, to jest to, że trzeba mieć do nich wyższe skarpety, bo niestety lubią obcierać przy kostce, więc musimy tutaj zabezpieczać skórę, ale to są jedne z najwygodniejszych butów, a znalazły się w tej kategorii przynoszenia radości, ponieważ, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, jeżdżą z nami na wszystkie wakajki i naprawdę kojarzę je z takimi wspaniałymi spacerami, podziwianiem natury, oddychaniem w tej naturze i relaksem i odpoczynkiem. I też ważeniem w różne dziury i przechodzeniem przez środek kałuż. No i nie, nie możecie zaprzeczyć, że przechodzenie przez środek nawet najgłębszych kałuż, no to to jest duża radość, prawda? Ja moje kalosze kupiłam z drugiej ręki za 40 funtów na Vinted. Ale teraz weszłam na stronę Huntera, one są dalej dostępne. Są w kilku wersjach kolorystycznych. Naprawdę jest w czym wybierać i kosztują 105 funtów. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy my kupowaliśmy nasze długie kalosze, to było w okolicach walentynek, i jak są takie ważniejsze dni w kalendarzu, to hunter organizuje promocje, Więc warto zapisać się do newslettera i obserwować. Święta w zeszłym roku minęły nam pod hasłem układania puzli. Już kiedyś o tym wspominaliśmy, że zarówno w pierwszy, jak i drugi dzień świąt spędziliśmy praktycznie cały na układaniu takiego dużego zestawu tysiąca puzli. I było to naprawdę bardzo przyjemne doświadczenie, do tego stopnia, że Tamte puzle oczywiście oddaliśmy do Charity Shopu i kupiliśmy sobie dwa kolejne zestawy też w Charity Shopie. W ogóle tym razem nówki nieotworzone, nieużywane ani razu. Zapłaciliśmy jakieś 3,50 albo 5 funtów coś w tych okolicach, naprawdę tanizna i mamy zamiar przynajmniej jedno oczywiście ułożyć w tym roku, także. Barszcz i pierogi najwyżej będziemy jeść na naszym stoliku kawowym, bo stół w dużym pokoju będzie raczej zajęty przez puzzle. I chcę powiedzieć, że układanie tych puzli w zeszłym roku sprawiło nam ogromnie dużo radości. To był taki czas spokoju, wyciszenia, odpoczynku. Tym bardziej, że zeszły rok też mieliśmy taki dość pracowity i zabiegany, więc potrzebowaliśmy po prostu takiego. Zwolnienia, odetchnięcia i takiego wyciszenia. I właśnie te puzle nam coś takiego dały. Mogliśmy wtedy posłuchać muzyki, czy podcastów, czy nawet jakiś film świąteczny leciał w tle, i mogliśmy rozmawiać, przerwać w każdym momencie, wrócić do tego układania puzzli. I to jest super, super opcja, jeżeli chcecie mieć jakieś fajne zajęcie na dwa dni świąteczne, po to, żeby sobie Rodzinnie czy ze znajomymi, po prostu posiedzieć, poukładać puzzle i miło spędzić czas. Kolejna rzecz na naszej liście. To jest tutaj brytyjska czy amerykańska tradycja elfa na półca. I opowiem wam, na czym ona polega. 1 grudnia do domów przybywa elf który ma podglądać dzieciaki i sprawdzać czy są grzeczne, żeby potem tę informację przekazać Mikołajowi no i powiedzieć czy zasłużyły na prezenty. I oczywiście każdej nocy te elfy, kiedy wszyscy w domu pójdą spać, psocą. Więc rano musimy je odnaleźć i sprawdzić jaką nową psotę one zrobiły. I o ile tematem podglądania dzieci to nie jest mi za bardzo po drodze i sprawdzania czy są grzeczne czy niegrzeczne to ta kreatywna część tej zabawy, czyli to, że dorośli muszą wymyślać te psoty dla elfa i potem te dzieciaki, które mają tyle radości z odnajdywania Scenek różnego rodzaju, które możecie sobie na przykład podejrzeć na Pinterestie, wpisując Elf on the Shelf, połączona z wieczornym czytaniem opowiadań, ponieważ jest książeczka, a w zasadzie jest już kilka różnych książeczek, w tym również polska, bardzo ciekawa, która się nazywa Elf do Zadań Specjalnych, i możemy tam podążać taką historią dwóch elfów, które. Przybywają sprawdzić, jak się zmienił świat i czego dzieci we współczesnym świecie chcą i jakie mają marzenia prezentowe. Nie będę Wam więcej zdradzać, ale polecam zarówno książkę, jak i samą zabawę, bo jest to przefantastyczny sposób na zbudowanie rodzinnej tradycji, szczególnie jeżeli macie dzieciaki, na takie kreatywne podejście, jeżeli. Czasem, jako dorośli ludzie, zapominamy o tym, jak dużo jest u nas kreatywności. I ta zabawa zdecydowanie ją w nas budzi. I ja czasami się zastanawiam, kto ma więcej radości: czy dorośli, którzy z tym elfem psocą, czy te dzieci, które odkrywają te psoty każdego ranka. I jest to coś, co się robi każdego dnia w grudniu, więc naprawdę budujemy rodzinną tradycję. i... Mamy w naszym spędzaniu święta dużo tradycji, które są dla wielu osób uciążliwe, które się wiążą z różnymi nieprzyjemnymi emocjami, a jeżeli macie dzieci albo nie macie ich, a jednak chcielibyście się tak kreatywnie pobawić, to ta tradycja elfowa na pewno wam zapewni dobry czas. Prezentem, o którym ja troszeczkę marzę, skrycie, muszę Wam się przyznać do tego, jest taki skórzany pas narzędziowy. One są w przeróżnych wariantach. Znaleźliśmy taką stronę AcribisLeder.com i oni. Tam produkują i sprzedają takie pasy narzędziowe w różnych wariantach. To może być pas tylko biodrowy, a może być taki z szelkami i mogą być mniejsze i większe. Chodzi o to, że dla kogoś, kto jest takim majsterkowiczem albo profesjonalistą w jakimś zawodzie takim rzemieślniczym typu cieśla, hydraulik, elektryk. Ktoś, kto używa codziennie w pracy non-stop narzędzi, to takie pasy są naprawdę uważam spoko opcją, bo nie trzeba nosić jakichś skrzynek, tylko można to wszystko mieć na sobie. Oczywiście to też wiąże się z pewnymi konsekwencjami, no bo trzeba nosić te narzędzia na sobie, ale jeżeli się dużo musimy przemieszczać, to to może być po prostu bardzo poręczne. Myślę, że szczególnie osoby, które pracują na przykład na dachach, będą doceniać takie rzeczy, bo tam nie ma gdzie położyć sobie skrzynki z narzędziami, bo dachy z reguły są pod jakimś kątem. Ale powiem Wam, że te pasy skórzane są przepiękne, są fantastycznie zrobione, nie są tanie. Tutaj muszę się przyznać, że nie jest to najtańsza rzecz do zakupu, ale myślę, że warta każdej złotówki. I są naprawdę fantastycznie wykonane. Sam chciałbym taki pas kiedyś mieć, bo lubię robić projekty z drewna i po prostu noszenie kilku tych podstawowych narzędzi przy sobie jest naprawdę czasami bardzo wygodne. Szczególnie jeżeli na przykład piła stoi w jednym miejscu, a biurko czy tam stół roboczy mamy gdzie indziej, a jeszcze gdzie indziej to montujemy i tak trzeba się trochę przemieszczać, to. Taki pas dla Majsterkowicza to będzie na pewno trafiony pomysł i zachęcamy Was do odwiedzenia strony acribisledder.com. I tutaj taki mały disclaimer z naszej strony. Te pasy nie są dostępne cały czas. Następne okienko sprzedażowe otwiera się dopiero 4 stycznia i wtedy można składać zamówienia. I tutaj jeszcze jednej ważnej rzeczy zapamiętać, że te pasy są personalizowane, czyli samemu jakby Budujemy ten pas takiego jakim chcemy i mamy po prostu, bo one są robione na indywidualne zamówienie. Więc mamy dokładnie taki pas, jaki chcemy. Więc można komuś na przykład pod choinkę dać może nie tyle pas, ale karteczkę z depsem, że po świętach będziesz sobie mógł mogła stworzyć swój własny pas narzędziowy i myślę, że to też będzie świetny prezent. Kilka miesięcy temu zobaczyłam na TikToku film z produktem, który mnie chwycił za serce. Jest to ceramika, ceramika tworzona do pieczenia, konkretnie taki kubeczek z miarką, a tym, co go wyróżnia, to jest to, że na tym kubeczku z miarką jest nadrukowany przepis ręcznie napisany przez kogoś z Waszych bliskich. Te kółeczki są ręcznie robione, personalizowane pod indywidualne zamówienie. Są robione w Wielkiej Brytanii przez Alice Funch. Mam nadzieję, że wypowiedziałam jej nazwisko poprawnie. Można je zamawiać od ręki w zasadzie. Oczywiście z odpowiednim czasem na wykonanie tego zamówienia. Domyślam się, że przed świętami e, tych zamówień jest więcej, no bo jest to naprawdę coś wyjątkowego. One są... Totalnie sobie umiem wyobrazić, że ktoś zamawia sobie taką miarkę z przepisem ręcznie napisanym przez babcie, na przykład na ciasteczka, kiedy babci już z nami nie ma i zawsze robiąc te ciasteczka ma taki sentymentalny prezent. I my możemy też zrobić komuś taki prezent i swoim pismem coś napisać yy, i komuś podarować coś takiego. Myślę, że, że to jest właśnie kwintesencja tego, czym są personalizowane prezenty, które. Dają dobry czas. Obydwoje z Judytą bardzo cenimy sobie szeroko pojęty rozwój osobisty i w kategoriach tego rozwoju osobistego rozumiemy też zdobywanie nowych kompetencji albo umiejętności. Dlatego polecamy Wam platformę, jaką jest Skillshare lub jej podobne. Jest tam mnóstwo różnych kursów, z których można. Nauczyć się czegoś nowego. To może być bardzo dobra okazja do tego, żeby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo w ogóle się przebranżowić i nauczyć się czegoś, czego zawsze chcieliście się nauczyć, a nie mieliście okazji być może rozpocząć nową karierę, poprawić swoją obecną sytuację zawodową albo po prostu nauczyć się czegoś co stanie się albo już jest waszym hobby i chcecie to po prostu rozwijać i cieszyć się i spędzając w ten sposób czas, robiąc to, co lubicie i kochacie. Dlatego subskrypcja dla kogoś, kto właśnie poszukuje takich rzeczy, albo nawet dla samego siebie. Myślę, że to będzie prezent, który może takie osoby ucieszyć. Jak wiecie, bardzo namiętnie korzystamy z serwisów z audiobookami. Przeszliśmy już, już ich kilka. Usługę słuchania książek polecamy zawsze i w każdych okolicznościach, a po przetestowaniu tych kilku różnych platform zostaliśmy na dłużej ze storytelem. I mamy go już w zasadzie od czerwca I, i chyba nie planujemy zmieniać, i ja tam ciągle czegoś słucham. Od Lekkich powieści obyczajowych, przez jakieś książki o rozwoju osobistym, przez przeglądanie e-booków, bo są tam też e-booki y, anglojęzyczne dotyczące na przykład mojej pracy. I też myślę, że to jest naprawdę dobry sposób na ciekawe spędzanie czasu, czyli oddawanie się lekturze, jednocześnie mogąc robić inne rzeczy, nie, nie musząc trzymać tej książki fizycznie. W rękach. I owszem, są książki, których w ten sposób nie da się przeczytać w cudzysłowie, czy przesłuchać, jak na przykład książki z rozwoju osobistego, kiedy chcemy robić jakieś notatki albo zapamiętywać rzeczy i musimy się na nich skupiać, natomiast przy lekkich powieściach obyczajowych, czy w ogóle przy powieściach, przy prozie, to słuchanie i robienie innych rzeczy, np. robienie rzeczy w ogródku, spacerowanie, gotowanie, praca, nawet bo niektóre z obowiązków możemy wykonywać słuchając rzeczy, jest naprawdę świetnym sposobem na spędzanie czasu, który ja bardzo cenię, bardzo lubię i wszystkim polecam. A subskrypcja w Storytelu kosztuje 40 zł na miesiąc, więc to naprawdę. Nie jest dużo. Tym bardziej, że domyślam się, że w okolicy Świąt czy Black Friday będą jakieś dodatkowe promocje, tak jak ta czerwcowa, o której Wam wspominaliśmy w jednym z odcinków. Jest prezent, który gwarantuje Wam, że ucieszy każdego. I to są vouchery na bilet na samolot lub Airbnb albo hotele. Wszyscy lubimy podróżować, wszyscy lubimy jeździć na wakajki. I ostatnie dwa lata były naprawdę ciężkie pod tym względem, dlatego. Żeby znowu wrócić na właściwe tory z podróżowaniem i żeby odkrywać świat, podziwiać piękne miejsca, doświadczać nowych kultur, a być może odkrywać uroki swojego własnego kraju czy województwa, w zależności od tego, gdzie się znajdujecie, to taki voucher na pewno będzie strzałem w dziesiątkę. Nie sprawia to, że ktoś musi się obligować, gdzie pojedzie, kiedy pojedzie. To wszystko zależy od tej osoby, a będzie już miała taki zadatek na to, żeby na te wakajki pojechać. A jak wszyscy wiemy, na wakajkach wszyscy lubią być, spędzać miło czas i odpoczywać, i myślę, że takie marzenie o spędzeniu miłego wieczoru w restauracji nad brzegiem Morza Śródziemnego w zimny, zimowy dzień. Będzie na pewno bardzo rozgrzewające, dlatego możecie kogoś właśnie obdarować takim prezentem, i tak jak powiedziałem, na pewno się ucieszy ta osoba. Na chwilę pozostaje jeszcze w temacie książkowym i chciałabym się z wami podzielić kolejnym pomysłem na fantastyczny prezent, który podpatrzyłam na TikToku. Więc wyobraźcie sobie, tak. Kupujecie 12 wyselekcjonowanych przez Was książek, pakujecie je wszystkie, oddzielnie w szary papier i na tym szarym papierze piszecie krótki opis, o czym jest ta książka, ale taki naprawdę kilka zdań. Powieść obyczajowa o kobiecie, która wyjeżdża w Himalaję, by odnaleźć siebie, a odnajduje coś zupełnie innego. Tego typu rzeczy. Pakujecie to w jedno pudło i obdarowujecie wybraną przez was osobę. I ten pomysł nazywa się Książka na każdy miesiąc roku, stąd te 12. I właśnie ma sprawić, że ta osoba znajdzie czas na ich przeczytanie i oddanie się lekturze, a wybór kolejności czytania tych książek będzie w pełni oparty na tym krótkim, tajemniczym opisie, którym Wy jej zaserwujecie. Myślę, że to jest również bardzo personalizowany prezent i bardzo fajny sposób na spędzenie czasu. I trochę tak jak Kinder Niespodzianka dla dorosłych. Ja lubię, jak prezentują ten aspekt takiego wyjmowania, odkrywania, niespodzianki. I ostatni już pomysł na naszej liście, to jest też coś, co sprawiło nam bardzo dużo przyjemności w zeszłym roku, jak i w poprzednim roku podczas świąt, a mianowicie projektor. Gdy tylko przychodzi jesień i zima, to długie wieczory zachęcają do tego, żeby schować się pod kocykiem, z kubkiem herbaty i kawałkiem pizzy w drugiej dłoni i obejrzeć jakiś film albo serial. My w domu nie posiadamy telewizora jako urządzenia, ale posiadamy projektor. Dlatego filmy czy seriale, które oglądamy na platformach streamingowych, po prostu puszczamy z komputera przez projektor i w ten sposób sobie oglądamy. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz obejrzeć sobie film w domu na projektorze. To jest tak. Jest 80% te... tego, co Doświadcza się w kinie. Dla mnie to jest lepsze doświadczenie niż w kinie, ponieważ mam zawsze najlepsze miejsca. Nie muszę podnosić głowy na przykład z pierwszych rzędów. Można jeść. Można, można ciąkać. Można, można wyjść na siku w dowolnym momencie i sala nie jest pełna, więc jakby to, to jest dla mnie zawsze duży plus. I to doświadczenie kinowe w domowych warunkach to jest coś, co naprawdę spełnia ten warunek dobrego czasu, bo, bo można z tego zrobić całą randkę, całe doświadczenie. Albo jeżeli macie dzieciaki, to, to dla nich. My na przykład, jak odwiedzają nasz znajomi z dziećmi, wyciągamy ten projektor i puszczamy na tym wielkim ekranie jakąś bajkę. No to to jest najlepsze ciocia Najlepsze i wujek ever w ogóle, z małymi przekąskami. Przez to, że nie mamy telewizji, musimy zaplanować ten wieczór filmowy, to to jest coś wyjątkowego. Tym bardziej, że u nas wiąże się to z małym przemeblowaniem w dużym pokoju, bo musimy stół odsunąć w jeden róg, kanapę obrócić o 90 stopni, przesunąć też przez pół pokoju, bo mamy tak naprawdę tylko jedną ścianę, na której możemy puszczać te filmy, bo jest po prostu pusta i na tyle duża, żeby, żeby to miało sens, więc... To też nie jest takie hip-hop, żeby a to po prostu nacisnę guzik na pilocie i coś tam leci. A z drugiej strony oglądanie filmu na laptopie, jasne wszyscy to robiliśmy i pewnie jeszcze nie raz zrobimy, jest spoko, ale są filmy, które chcę po prostu doświadczyć inaczej niż tylko na laptopie. A obejrzenie tego na projektorze naprawdę jest doświadczeniem prawie kinowym, które można mieć w domu. Ze wszystkimi udogodnieniami i jakby zaletami tego, że jest się u siebie w domu. Ja widzę to na przykład, kiedy oglądamy jakieś seriale i czasami obejrzymy jakiś jeden odcinek na laptopie, a resztę oglądamy na dużym ekranie. Tak było właśnie z The Rings of Power, że na dużym ekranie to, to drugi kadr był. Wow, wow, wow. Na laptopie to jednak nie, to nikt nie ucieka, to nie jest aż tak dostrzegalne. Więc jeżeli macie sobie zainwestować w coś na długie wieczory zimowe, jesienne albo na letnie kino plenerowe, bo też tak można robić, to projektor będzie strzałem w dziesiątkę. 10 pomysłów na prezenty przedstawione, mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj inspiracje, mamy nadzieję, że podsunęliśmy wam fajne pomysły, a na koniec przypominam, że w naszym sklepie internetowym na razemlepiejpodcast.pl ukośnik sklep czeka na was świąteczny planer, z którym zaplanujecie swoje świąteczne przygotowania. I spędzicie je bez stresu, ciesząc się nimi i budując świąteczną magię już od pierwszych dni grudnia. Planer jest w bardzo promocyjnej cenie, bo kosztuje tylko 2 funty. Dyszkę w Polsce, bo jest to symboliczna cena i ukłon waszą stronę, że jesteście z nami od tak dawna i to są już nasze trzecie wspólne święta. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak zaplanować świąteczne wydatki. Dobrego piąteczku. Szufla. Intro. Uziąć pysiulka porządnie, hmm. żebyś później skurczów nie miała. I jak pokurz nie siedziała. Się zawsze siedzę jak pokurz. Zawsze siedzę jak pokurz. Zgadza się. Wiesz, że to było dwa lata temu? A rok temu nie układałeś mi pozycji? Nie. To było dwa lata temu. No, to, to. Nie, to, to, nie, Off, nie przerywałam ci, bo tak. Nie, bo to nie ma znaczenia. Tak. Kilka miesięcy temu zobaczyłam na, fil... na filmoku... <ślaSir> Opowiedz, <ślaSir> czym jest filmok. <ślaSir> <ślaSir> Opowiedz <ślaSir> <BakHowOkay. ślaII> <ślaSir> naszym słuchaczom, czym jest filmok, kochanie. <śla> No to ja też no? zrobię gulga taktycznego.